no w końcu studniówka, jedyna taka noc w życiu każdego człowieka. Tak. Będzie to niezapomniane na pewno noc dla nas. Jedyny problem to jest to, że to jest bardziej średniośródniówka niż studniówka, bo wiadomo. Coraz bliżej do matury. Coraz bliżej do matury. Bo mama się śmieje, że gdybym uczyła, gdybym się tak stresowała maturą jak studniówką, to bym napisała bardzo dobrze. Podwiązki oczywiście są. Nie mogłoby się obyć bez podwiązek. A czy są jeszcze jakieś inne przesądy? Znaczy są, ale są bardzo niekulturalne. No. Nie można ich mówić. Jakiś taki moment symboliczny w ich 3-letnim byciu w szkole, ponieważ jest tradycja 100 dni, które poprzedzają egzamin maturalny i to jest taki moment, od którego rozpoczyna się obliczanie, które dla nich jest takim czasem mobilizacji do tego, żeby się uczyć, do tego, żeby wchodzić w to dorosłe życie. To był drugi polonez w moim życiu. Pierwszy był 20 lat temu, wtedy, kiedy ja zdawałem maturę jako UNITA w trzecim LO. Jako dyrektor muszę przyznać, że czułem ogromną tremę, ale udało mi się ją jakoś rozładować, bo widziałem wszędzie uśmiechnięte buzie. Wszystkie umowy na bardzo duże kwoty i wszyscy zmysłowiliśmy
jesteśmy w stanie za podwójną cenę zorganizować w innym czasie tej uroczystości. Od projektantki, od mojej znajomej. Trochę długo się szyłam,